Marszałka Obmana. Jest również z nami starostka powiatu kościelskiego, pan Piotr Lizakowski, którego serdecznie witam. Skarbnik klubu, pan Andrzej Miller. Sekretarzem klubu, którego nie ma tutaj dzisiaj z nami. Thank you.
dziękuję jeszcze raz wszystkim, zawsze też się dziękuję władzom miasta, które widzą, że właśnie. Przedewności władz miasta, taką tutaj widzimy, nawet dzisiejsza obecność panów burmistrzów na tym spowoduje, że to sztuczne boisko powstanie tutaj u nas i to zdecydowanie nam ułatwi. Natomiast no nie chciałbym tu składać jakichkolwiek deklaracji, bo wiadomo, przed każdym sezonem wszyscy my mówimy, że chcemy grać jak najlepiej. Natomiast no nie ukrywam, że celem zarządu klubu i moim również sportowym jest powalczenie o coś w najbliższym czasie, ja to określam w ten sposób. Czy ten najbliższy czas będzie teraz, czy to będzie za pół roku, trudno mi określić. Ja w tej chwili to pierwsze pół roku potraktuję na przyglądnięcie się zespołowi, jak on wygląda pod względem fizycznym, jak on wygląda pod względem sportowym, bo no wiadomo, że budowanie czegoś to nie jest kwestia miesiąca, dwóch, to jest kwestia dłuższej współpracy i taką mam nadzieję, że z tymi piłkarzami uda się to. I nie będziemy chcieli przede wszystkim zawieść. Ja też nie ukrywam, że liczę, że kibice będą przechodzili na nasz stadion, bo ostatnio z frekwencją nie było chyba najlepiej. Wszyscy sobie zdajemy sprawę. Ja też tutaj przyjeżdżając na kilka meczy stwierdziłem, że no ta frekwencja nie jest zbyt zadowalająca. A co? No tylko poziomem gry możemy to spowodować, że będą przechodzili. Także bez jakichś szumnych deklaracji, ale na pewno zrobimy wszystko. Myślę, że ten skład personalny jest na tyle ciekawy, nazwijmy to w ten sposób, że powinien przynieść sporo radości kibicom przede wszystkim, no i oczywiście władzom samorządowym i klubowym.